Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farmy 22. Jak widać dzisiaj Empik i żniwa jęczmienia. Oczywiście setwo od razu. Jeszcze pamiętam, no. No i kosimy. Dzisiaj zbiór jęczmienia. Skręciłem sobie trochę pedery 15 na godzinę, że tak miałem na Baleronie i mi się dobrze grało. Pewnie gdzieś te 10 nawet trochę długo zajmowało, a jeszcze jak najwięcej tego ci robić. John Deere ze mną kosił, bo tak nie powiedziałem, 33 minuty jeszcze będzie kosił, to tutaj mieliśmy po prawej. Muszę w ogóle zobaczyć, jak moje pola wyglądają. Ja mam tu jęczmień i tu jęczmień, to jest dwa pola jęczmienia tylko wygląda. A tu jeszcze jest jęczmień, dobra. Oczywiście na słomy poszedłem, bo trzeba zrobić zapas ścian, słomy na mnie, do moich nowych krów. Strzew jest rok 13, więc... Wiesz, ja tylko dotąd nie dojadę, bo nie pełni już. Oczywiście dobiorę ciężarówka, więc... Będzie się działo. To ciekawe, że mało pasowanie po stronie. To trzeba jakoś ładnie prawić. Bo tutaj poprzeczne jakieś wycieczki sobie wypnę. A chyba tak robię. Jo, na sieczkę wypnę sobie poprzeczniaki i tyle. Robię sobie na sieczkę, no bo nie potrzebuję aż tyle słomy. Poza tym jak będzie trochę sieczki, to też będzie lepiej nawet. To też będzie łatwiej się z pasą jeździć i tyle wszystko. Wystarczy, tu reszta już może być cały. Teraz poprzecznie wystarczy? Powinien wystarczyć. No i dobra, zapalam moje Volvo i jadę. To zboże. Czwartek, 13.10, no może jak się uda, to jeszcze o 15 go wrzucę. Jutro piątek, więc nie mam filmu. Zobaczę, może po tym sobie nagram jeszcze szybko od fleta. Fleta chyba nie mam ubernitego. Zobaczę. No coś by trzeba było na szybko ogarnąć, nie? Na piątek. A na piątek to chociaż na sobotę, żeby było. Ale ten jedzie, więc tutaj powinien się wysypać. Nie powinno być problemu. Czy przynajmniej wydaje. Nie powinien się zabić. Tak, tak, jedź ładnie dalej, jedź. Dobra, wykręci się. Więc nie będzie problemu. Ale że ja straciłem ten odcinek z Wielmoży, to jest hip, nie? Bo tak chciało się aktualizację OBS-a robić. A ja nie sprawdziłem tego OBS-a, czy po prostu działa, tylko wiecie, klikłem i nie nagrywało przez 1,5 godziny. A już save'a drugi raz nie będę capał, żeby to pokazać. Po prostu zrobię sobie siane kosy i tyle, bo siana też, bo siana nie mam, więc akurat. Wszystko się da. To sobie głąd bardzo przesadza, więc co? Nie był głupie. Pomyślę. Elegancko wyjmę ze snajka, które będę nie są tylko wyjmę na nic, ale i stop. Ja tak co? Troszeczkę się nerwiłem, nie powiem tyle. Trudno.
lecz nie musiało tak być. Kupi kawałek pola, by tu prosić. Ten poprawy jest ciekawszy. Tutaj mogę sobie jeszcze przejazdy robić, więc powinienem dojechać w jedną stronę. Czy w jedną stronę na pewno, ale to mam pozostanie. Trzeba już drugi zestaw, na przykład na dole, jak jeszcze bym tylko sobie poszło. Pojedźmy do Kuszenia, no bo bez czerwiec, tak? Bez czerwiec nic nie wiem, no może trawa, ale... W sumie się też trzeba by zrobić, ale to nie wiem, jak to nawet robić. Pada deszcz, dzisiaj bym tutaj jestem w domu, w czwartek 13.13. I nie cały dzień jestem w domu. Mówię, już bym miał jeden odcinek do przodu nagrany. Gdyby nie ta strata. Ale trudno. Czyli na 80... A, nie, bo jest przecież nie chodzi. Ale gdyby to będę miał 80%. Troszkę tego będzie. No dobrze, bo przynajmniej będzie na mąkę. I na chleb. Jak to będę miał? To będę miał zrobić. Czyli 4%. 5. 6. A, to z was nie miała przecież. Ciekawe, że to do końca, ale to jest fajnie szerokie, bo nie ma krzaków ani drzew, więc to jest fajnie szerokie podnoszenie. To się spokojnie, spokojnie. Chyba sobie jednak ogarnę ten zestaw, tak sobie teraz myślę. Tylko co jest na gospie jeszcze? Kornik? Paltra? Mhm. Dobra, to tym zjadę najwyżej tyle, nie? To jest mój ziemnik, czy nie? Tak, to jest mój. Bez sprzedaży. Raz, dwa sobie ogarnę tutaj case'a i będzie gitara. Tak sobie myślałem, że się nie wykręcę, bo to jest gówno długie. Przeszedł. Dawaj, bo każdy mnie też liczy. Przyczepę, oczywiście te. Gdzie no mało miejsca jest na gospie już. Sobie na razie tutaj postawię, a tu sorbuję to siano. No i czekam, dopóki nie będę miał sam zapasów kiszonki. I wtedy na wrześniu już będę hodować tam krowy, nie? Na wrześniu już będę mógł kupować krowy na nowy teren, bo już będę miał już kiszonkę i siano, słomę mam, więc... Tam jest robot automatyczny, więc wszystko będę miał. Będzie git. ...43 FPS-y. Więc jest spoko. 50 to. Czyli normalne FPS. Tutaj przy nagrywaniu. Dobra, syp. A ja muszę iść zobaczyć, a on się też tutaj... Nie, on się jeszcze... Nie, on jeszcze kosi, dobra. Muszę zobaczyć, jak tutaj Jandy robi, gdzie. Drugie kółko robi. Dopiero zaczął drugie kółko, więc... Coś sobie tutaj kosi. Mój kombajn się jeszcze wysypuje. No i tak to sobie leci, nie powoli. O, wymaga łapa. Nie wymaga.
Wymaga, czy nie? Czemu to jest w ogóle jest wyłączone? Aha. Czyli ogólny styl będzie same pole do boksowania. No co, to dobrze wiedzieć. Nie robota jest. W pierwszym kółku się rozładowało, teraz to też. Zaskakuje mnie czasami ten kółspej. Ale może niech tu stoi. Z rządem podjadę. Nie, no widzicie, no pierwsze kółko normalnie tutaj się wysypał. A teraz nie może, no. Zachodź, głupi. Dobra, niech on się tu sypie. On powinien tam sobie ogarnąć. Teraz już. Dobra, 11 minuta jest. Nie, no skoszę ten kawałek i będę kończył. No bo pewnie więcej nic innego nie uda mi się skosić. No ale ja też chcę trochę przyspieszyć. Bo chcę jeszcze iść nagrać sobie jeden odcinek. Na jutro najlepiej. A na sobotę to sobie jakoś ogarnę odcinek. Na sobotę może uda mi się nagrać 2000 kruchów, pomyślę. Dwa tysiące kruchów. Na sobotę, na niedzielę oczywiście wiemże, ale to wiemże, co nagrać muszę jutro. Na spokojnie. Zobacz, jak to wyjdzie. Znaczy jednak 70% w jedną stronę. Widzicie, co przez muszę się sypać. Dokładnie 66%, bo 2% miałem, jak zaczynałem przejazd. Do tyłu, bo się nie wykręcę. Jeszcze od John Deere się baran zablokował. Dobra, weź ty mnie się wysyp i mi zniknij z oczu, bo... Już mnie denerwuje ten konwój. Dawaj, syp, bo ja muszę kosić dalej, bo odcinek leci. A ty masz jeszcze 10 ton do wysypania. Aksel już się wysypał. I tak se pada, cały dzień będzie się zwolny, nie? Dawaj, syp. Dobra, wysypał się to dobrze. Do tyłu. Dawaj. O! Dobra. Dobra, złożę, bo to w sumie to nie bidon. No, ale to tak sypie, że to praktycznie. No ja co nie zrobię, przejadę do końca i się rozłożę. Zanim się wysypie słoma, to akurat się rura rozłoży, więc. Ja widzę, że na to tak. O, teraz będę miał mniej procent, bo nie jadę na cały header. Nawet nie wiedziałem, że tam chodzi pieca wcelonego, no ale dobra. Nic się nie stało.
Dawaj, dawaj, koś, koś, koś. Wiadomo, że jest różnica między wysypaniem 70% całego zbiornika. Nie? No ale... Ta w tym ja przecież tak ładnie stoi. Jeszcze z 50% to ten jeszcze kawałek został, nie? Do końca. No co kurde, jak ja na tym krótszym pasku nie mogę zrobić pełnego przejazdu. Ale na tych długich to pewnie jeden przejazd będzie zbiornik cały. Jak teraz mam po 60%, to co będzie dalej? Tylko dwa mamy. Nie no, mówię, skoszę ten kawałek i tyle. Będzie koniec. Raczej zestawu żadnego dzisiaj się nie uda zasypać. Bo jest za mało czasu. No i jakbym zapracował 16 żarówkę, to miał pewną taka, tak to... Tak to nie będzie, no ale... Ale trudno. A ile jest minut? 17, no. Akurat zanim to skoszę. Trochę sypania jest, więc... Więc jest git. Będzie 60% domu, czy będzie więcej? Dobra, 58. Jest 60. Nie no, nie będę zestawu nawet, widać. Tu jeszcze brakuje do pełnego. Dopiero 24 tony, a gdzie tu jeszcze do pełnego, jak on ma 57. Teraz się wysypię, to będę miał 30 ton dopiero, nie? Więc ogólnie dwa pełne zbiorniki będzie Volvo pełnym. No ale muszę mieć dwa zestawy tutaj, żeby wiadomo. Żeby tak w miarę sprawnie szło. Nie no, elegancko to idzie.
Widzicie? Teraz już nagle z dwóch stron miałem lekki luz. To już od razu, automatycznie, nie miałem 60% nawet. Tak to wygląda. A już się odblokało? To dobrze. Nie. Nie odblokało się. Dziad jeden. No i dobra, ja tym zbiornikiem wrócę tutaj. I się wysypię na case'a. I będę kończył odcinek, a to jeden przejazd, to sobie po odcinku zrobię. Jak mi się wydaje. A tak chyba trzeba będzie zrobić. Nie wiem. Albo tędy wrócę, o. Wtedy będzie na pół headera nawet, nie? Może wrócę, ale nie wiem, czy da to do końca. Pewnie nie. Przecież tutaj nie będzie już na cały header, no to może, może wrócę, nie? 40% na cały przejazd? Może da radę, bo tam pod końcówką jest tylko na cały header, a tak to jest. No, powinno się udać. ...40% na cały przejazd, ale to się da. Aha, bo tu skończył, dlatego jakby tu jeden przejazd miał więcej, to on by się wykręcił. Teraz już znam przyczynę. Dawaj, 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 dawaj. Się nie wiem co na flecie zrobić, bo ostatnio były żniwa soi. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. O, dobra, spokojnie. Ale to jeszcze miejsca zostanie. Więc jest git, jest git. Rirarara, 10 ton w zbiorniku jest. No mówię, bo tutaj nawet na cały header nie jest, więc na spokojnie to zbiorę. Ta rura aż tak szybko nie musiała być rozwinięta. Ale okej. Okay. Nie no, na ludzie to jedzie przecież. 20% jeszcze kawałek został, nie? Albo zabraknie naprawdę niewiele, nie? Nie, no starszy, dobra, już widzę. Dobra, jeszcze nawet zostanie miejsce. 90 na spokojnie. Jeszcze 5% zostanie. I tam mówiłem, że 5%. Dobrze, tak trochę bardziej do przodu się wyciągłem. No i dobra, jedna pełna. Aha, to tam naprawdę brakowało tylko te 50 kilo. Co na tą tylnią przyczepę wyspałem. No i dobra, tak to wygląda na mapie. Tu pole jest skoszone, jakby nie było. John Deere też ma trochę do koszenia jeszcze. Zapisuj tą zawartość. Ulala. Bo ja teraz nie chcę specjalnie wychodzić z farminga, żeby znowu sobie wejść i miniaturkę tam, nie?
Mogłem sobie tej mapy nie klikać jak na dobrą sprawę. Ale kto to wiedział? No dawaj. No ty farming się zaczął, nie? A ja chcę odcinek skończyć. Halo. No jak się farming zaczął, no to ja nie skończę odcinka. Ja bym chciał altaba zrobić, ale nie wiem, czy jak zrobię altaba, to czy nie wywali mi tutaj farminga. Wszystko jest przeciwko mnie dzisiaj, nie? Wszystko. O, dobra, puściło. O, jaki długi zapis w ogóle. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, pa, pa.